Hej wszystkim, tu Prestigo, witam was na zapauzowanej grze Don't Starve, gdzie dzisiaj będę myślał, co by tu zrobić. Co by to zrobić tak naprawdę, nie wiem. O, króliki się połapały, może po prostu kilka pułapek więcej bym zostawił, trochę... Ja mam tutaj czystera na tym sejwie? Chyba nie. Czy króliki? Bym pozbierał na pewno trochę drewna, może jakieś drzewo palił też, aby uzyskać trochę czarkoala, aby mógł sobie zrobić kilka garków. Dobra? O, będzie trzeba. Ciekawe, czy mogę kolejną pułapkę zrobić, czy mi brakuje trawy. To trawę od razu sobie pozbieram, bo na przykład kolejną pułapkę zostawię. Miło, że ja mam to tak wszystko blisko domu. Samotne drzewo. Przykro mi. Takie. Muszę uważać, jak ja to podpalam, bo mi się cenne rzeczy palą, jak widzicie. Muszę uważać, naprawdę. Ciekawe, czego ten aż jest. Muszę poczytać o tym. No, już się królik złapał, jak miło. Tych królików nie będę jakoś tak, nie wiecie, masakrycznie dużo mordował tak od razu, bo to się mija trochę z celem. Lepiej po prostu mieć te króliki, tak wiecie, pochowane. Drzewa od razu zasadzam, bo to jest dobry deal. Jest mniejsza szansa, że mi się zrespi dzięki przez to drzewiec. A na razie drzewca nie potrzebuję. Później, w późniejszym czasie na pewno będę chciał go zrespić. Ja mam 8 kubek. Mógł pomyśleć nad pierwszą farmą. Gdzie bym był mieści tak naprawdę? Nie wiem nawet. Tylko chyba tak tutaj bym umieszczał farmę, w tej okolicy. To jest dobry pomysł. Popatrzmy, żywność, farma, a jeszcze jedna trawa, kurde, dużo trawy potrzeba. Sadzonka, won. Jest, sicy, no. Szmata jedna chciała mi moje sicy zjeść. O, to jest wielkie drzewo. A tamto się spali. Przydałyby mi się lepsze narzędzia, ale jeszcze nie mam możliwości ich tworzenia. A złoto mi się przyda na inne rzeczy. Przynajmniej na razie. I w dzisiejszym odcinku co jeszcze? Na pewno będzie takie małe ogarnięcie bazy, takiej okolicy najbliższej. To miałem spalić. Pani się jara. Co? Tak. Chodźmy na południe zobaczyć, co tutaj się czai. Tam już się pali. O, flint. To będzie naprawdę fajna okolica, jak już tak wiecie, ją zagospodaruję. Będę też myślał o jakimś zabezpieczeniu przeciwko tym sągończym, bo one będą z morą pewnie dla mnie. Jakaś skrzynia na króliki by się przydała, naprawdę. Ile mam drewna? 9 tylko, kurczę, mało. Czekam, aż ten las koło mnie wyrośnie, to będzie dużo. Jedzenia, tak wiecie, nie wiadomo ile teraz też nie zbieram, bo... I tak tego nie zjem. Wolę po prostu na przykład zabijać królika, zbierać te berisy i te inne, jak będę potrzebował, ale trawę, patyki i te inne na bieżąco zbierać. To jest dobry pomysł. Na pewno, nie wiem, może w następnym odcinku wybiorę się, zrobię zbroję i wybiorę się na południe na zapolować na tamte. Bo przeczytałem, że z tamtych wypada mi... alchemii, kurde, alchemika potrzebuję, czyli dupa. Tutaj jeszcze jest, o. Postawiłem kilka pułapek od razu. Dobrze. Te króliki zbiorę. Dobry dealem jest, tak wiecie, zbierać króliki załóżmy dwa razy dziennie, bo więcej ich ma w tym. Dobrze. Dobry motyw to jest. Powiem wam, że z tym tak zostawianiem. Ja na niego wpadłem, znaczy, czy nie tak wpadłem, nie mogę powiedzieć, że ja to wymyśliłem, ale... Może trochę kamienia też pozbieram. Po prostu mi to przyszło do głowy jeszcze zanim to się stało takie popularne. Zacząłem to, tak wiecie, testować. Nitry. Nie wiem, co to jest to nitry. Muszę zostawić. Okej, okay, dobra. Siekiera, może w dłoni jeszcze mi prosto w okno świeci światło, to nie fajnie. Jakiś grób nieprzykopany. Ale może go nie będę ruszał na razie. Korny. Na razie nie ruszę. A może jednak. Chodzę. I tutaj. O, sztuczna szczęka, kurde. Myślałem, że coś ciekawego będzie. Tutaj na południu zostaje jeden grubek. Ale już rozkopany.
Milk, eggs, bacon. Dobra, wracam do bazy. A jeszcze tutaj było drzewo do ścięcia. Czy nie tak drzewo, jak ten spalone drzewo? A gdzie jest ten węgiel? Hej wszystkim, tu Prestigo. Witam was po tej przerwie. Miałem małe starcie z drzewcem, jak zacząłem wycinać cały ten las bez tego. Bez odpowiedniego przygotowania, więc po prostu dzisiaj wytnę 2-3 drzewa i po prostu poczekam na dzień, żeby po prostu, wiecie, wycinam część drzew i część sadzę, bo nie chcę, żeby mi się znowu na ostatnim drzewie zrespił drzewiec. No to było takie chamskie. Dobra, szyszki od razu posadźmy jakoś, nie wiem, nawet. Nie rzucaj. Tutaj, o, może, o, tu będzie dobry motyw. Tu posadzić. Co uda? Masz zapalniczkę przecież. Tylko nie podjaraj przypadkiem wszystkiego po okolicy. To też będzie takie niefajne. Królików kilka mam. O, skrzynię mi chyba stać. Najwyżej coś innego podłożę do. Czymś innym podłożę. Raz, dwa, trzy. Gdzie są króliki? Króliki. Czyli skrzynie, skrzynie, skrzynie. Tutaj jest skrzynia, kontener na króliki. I chowamy. Tore. Tak, dwa. O, ładnie. Już 9 królików prawie. Jeszcze jednego tutaj mam. Ale od niego od razu sobie upieka. Zawsze ten coś odnowiło, prawda? Patrzmy, ale już sobie coś pomysł. Mogę w nocy ten iść tutaj patrzeć. Jakoś gdzie to jest. Na południe bardziej tutaj. Jestem blisko. Nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic. Nie ma, niestety. No to sobie te trawy pozbieram. Będzie na następny dzień. Dupa, nie pozbieram trawy, bo nie ma. No tutaj. Trawa jest. Trawy nigdy za dużo. Będę chciał sobie następnego dnia, jak słońce wstanie, no, czy już wstało, zrobić tego, farmę. A na to potrzeba dużo trawy, niestety. Tą ulepszoną farmę. Muszę pomyśleć, gdzie ją ustawić, tak żeby, wiecie, króliki mnie zżerały. Au! O. A, nie, sorry, ona jest odporna na ogień. Króliki się tutaj złapało? Nie, ale te są. Dzisiaj znowu będzie takie, wiecie, ogarnianie całej tej okolicy. I po ścięciu drzewa będzie od razu sadzenie kolejnych. Żeby się drzewiec nie wkurzył, że po prostu. Dobra, wycinam las, ale sieje nowy też. Postaram się zjarać też kilka. Pięknie, piękne drzewko urosło. Postaram się też zjarać kilka drzew. Dużo osób do lasu, na to zasadę po prostu. Aby mógł ten, jak to się nazywa. O! Czerkoala, żebym miał, bo mam tylko dwie sztuki. I need food. W sumie lepiej by było najpierw zrobić ten. Co? Szkoda, że pająków nie ma w okolicy żadnych. Okej. Mam dużo szyszeczek, to tutaj posadzę je. W tej okolicy. Plantuj mi te drzewo. Żeby drzewiec był radosny, że sieje. Co? A ja poszukam jakichś osobnych drzewek. Tak, tutaj są. To. Tylko. Może to jeszcze? O, te dwa. Dwa, trzy. Oczywiście cała okolica musi się zająć. Jakby inaczej. To najpierw. Czy nie, to mam pomysł po prostu. Wykopię. Wykopię i sobie zacznę tam sadzić. To chyba nie muszę nawozić, prawda? A nawet jeśli, to kiedy indziej po nawożę po prostu. Spalniczkę proszę.
i jedyneczka. I ścinamy. Po co ten aż jest? Nie wiem. Pozbierajmy go. Zawsze się może przydać, prawda? Psa? Lepiej mieć niż nie mieć. Nawet nie wiem, do czego to służy. O, kolejne dwa. Oj, pięknie, już mam garneczek. Bo kamienie to chyba miałem tutaj, tak? Czy nie? Chyba nie, nie pamiętam. Ale co ja na przykład mogę ugotować? Nic nie mogę ugotować, bo nie mam nic. Nie mam nic żarcia, kurde. Wybierać jakieś marchewki, berisy i te inne. Żeby nie przesadzać z mięsem też. Nie chcę, wiecie, za dużo mięsa zużywać po prostu. Dwie marchewki i borówka, okej. Okay. Jakbym znalazł pająki, to bym sobie zrobił biboxa. Kolejna marchewka, miło. Taka jest prawda. Jakbym znalazł pająki, to bym sobie biboxa zrobił. Ale najpierw farma. O, farma jeszcze miała być. Farma, ale alchemy engine'a potrzebuję, no kurde. Alchemy engine, dwa kamienia. Co miałem zrobić? Jeszcze? A, garnek. Wood. Garnek mi potrzeba trzy kamienia. Kamienie mam czy nie mam? Muszę wyciąć ten las. Mi przeszkadza trochę jednak. Nie widzę skrzyni. Co tak posadziłem w zarąbistym miejscu. Po prostu. Ta siekiera starczy na 100 uderzeń, ta najzwyklejsza. Ta lepsza starcza mi na 400. Więc jakbym znalazł króla świn, to by był po prostu bosko. Super, drzewo się zniszczyło. Cześć. O, mam na szczęście. Jeszcze jest śmieci, to pochowam je. Dobrze, że one się stakują, te śmieci. Tak, robimy garnek. Science. Science machine, alchemy engine, 4T, okej. Okay. Jedzenie to było. Crockpot. Jedzenie. Crockpot. Cisnę. Dajcie mi łopatę, to zrobię miejsce. I ostatniego dnia, czyli 6, jak wiecie, po 3 dni nagrywam. Och, pozwiedzam okolice. Tutaj. Co miałem zrobić? A, crockpota. A więc tak, wsadzamy. Marcheweczka, patyczek, boróweczka i mięsko. Mięska nie mam przy sobie. Mięsko jest tutaj. Psa i mięsko, czyli kąsek mięsny. Psa i gotuj. A ja pójdę zobaczyć jeszcze tak, wiecie. O kurde. Jakie marchewki. Ja pójdę króliki pozbierać. Króliki, króliki, króliki. Om, niom, 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 niom. Będę miał pełne tych skrzyń z królikami, a plus to, co tutaj będzie złapane. Nie wiecie, tak daleko nie biegać za tym wszystkim. Więcej kamienia by mi się przydało, ale mam pickaxa, tak mam. No, safe jest, pięknie. A nitre, nie? Co to jest to nitre? No, i się rozleciał. Dobra, wracam do bazy. Niedługo będę musiał... jakby to tutaj zrobić, nawet nie wiem. Baby box, to może to jakoś patyki i trawa. Trawa tuż obok. Mam nadzieję, nie, sądzę, że to odrośnie kiedyś. Nie mam pojęcia kiedy, ale odrośnie. Berisy bym też mógł przesadzać. O! Szaszłyk. Szaszłyk daje mi nawet ładną ilość, więc od razu zrobię sobie drugiego szaszłyka. Sądzę, że szaszłyk to, wiecie, taka dobra inwestycja jest, bo nie potrzeba nie wiadomo czego. A co będę, jakbym dał więcej patyków? Czyli wolę nie dawać, bo... to borówki... Jeszcze coś by się przydało. Właśnie tego czegoś nie mam. Ale nie wiem, co to miałoby być. Po prostu... drugiego królika rzucę. No, chyba będzie lepiej. Patrzmy, króliki pochować. Podłożyć tutaj. Dwa razy. Króliki pochować.
No i pięknie, ładny zapas kuliczków już jest. Tutaj schować. Idzie tutaj do patyków. Idzie tutaj. Wiecie, staram się porządek mało porobić tutaj. To nie wiem, to nie, też nie do skrzyni pójdzie. I popatrzmy. Do alchemii engine'a. Co mi jeszcze brakuje? Dwa stona, to mam cztery deski, ok. Cztery. Stona, czekajcie, jak się brało. Podobno jakoś się da brać tego. Mniejszej ilości. Tak? Tutaj postawię Alchemy Engine'a. I mogę farmę zrobić. Yeah. Ulepszoną od razu. Pięknie. Od razu ją zasieję, żeby było. Co? Dobra, może zacznę pomału ogarniać tej okolice już. To jest dobry pomysł, wam powiem. Siekiera, siekiera, motyka. Gineczka tutaj, wyciąć wszystko. Zacznę już pomału, tak naprawdę pomału ogarniać tą okolicę, bo... Żeby było na zimę pomału. W tym odcinku już nie udam się na polowanie, ale może w następnym. Na polowanie, na pewno bym chciał Gears upolować. Gears of War. Co? Zbieraj wszystko. Opsa. Pająki będę chciał upolować w następnym odcinku, mam nadzieję, że znajdę. I na pewno może na Gearsy też zapolować. Na tamte potworki. I kopię wszystko, czy nie, nie uda się. Muszę nową łopatę robić, ale to może nie teraz już. Patyki sadzę tutaj. A ja co? Pójdę jakoś tutaj o okolice popatrzeć po prostu. To zbieram od razu te śmieci po drodze. Może jakieś żarcie się znajdzie też dodatkowo. Trawa, trawiszcze. Janek jeszcze w dobrym stanie, to nawet nie ruszam kwiatów. Kolejne. Gorzej włóczni nie ma. A włócznia by się już przydała, jak idę tak na polowania. Pająków nigdzie nie widziałem, tak? Tak, nigdzie pająków nie ma. Sądzę, że jakoś... tu jakaś wyspa jest, czy co? Jak się na tą wyspę dostać? Jak by to iść, tak naprawdę? Tutaj do bawołów pójdę zajrzeć. Kupek nazbierać. A, tam jest wormhole? Tak, wormhole tam jest. Już wiem, jak się tam dostać. Zbieraj to. Tego nigdy za dużo. Gorzej, bo jedzenia nie wziąłem. Ajajajajajajajajaj. W lesie berisy są, to do lasu uderzę. Bo berisy. Flint, miło. Szukam pająków, bo... O, o pająkach mowa. Pająki równa się silk. A silk równa się... Jak to się nazywa? Ten. No. Pszczoły. A pszczoły równa się miodek. Miodek równa się pieczenie. Zjedz od razu. Mam pomysła. Coś sprawić. Dwie pół. O, akurat na jednym stać. Kamień, patyki. O, tu jest dużo pajączków. Miło. Rodek. Postawmy. O, set trapa. Chodźcie, pająku. O, złapał się! Ej, to działa! Ej, to działa, kurde! Chodź, chodź. Ale jaja! Seryjnie działa, łapka na pająki. Ale silku chyba nie ma z nich wtedy. No, nie ma z nich silku, niestety. O, ale tu fajnie, trzy gniazda. Miło. Chodź, 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 jeszcze ciebie złapię. No chodź. Dobra. Nie, to nie. Dobra, poświęcę się, zjem tu mięso jedno. Ulu, tu dużo pająków, miło. Miałem iść jeszcze pokupki. Tutaj są pająki, czyli ja zrobię zbroję na następnym odcinku, który jest zbroję, tutaj popoluję na nie. Oj, 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 będzie się działo! Króliczku, chodź do dziurki. Czyli chodź do pułapki. Chodź w pułapkę, króliczku. O, tutaj królików jest. O kurczę.
Ja cię kręcę. Powiem wam, że ta mapa mi się już. N razy wspominałem, że mi się ta mapa podoba, ale to, co teraz jest, po prostu to jest masakra. Pełno królików, pełno wszystkiego, po prostu. Bawoły chyba tam aż. To sądzę, że tam się uda mnie jeszcze. W okazji, tak wiecie, mała eksploracja będzie w okolicy, żeby wiedzieć, co gdzie jest. Tutaj pszczoły drugie. Ale bym najpierw wyłapał tamtych trochę. Kolejnych pułapek chwilowo nie stawiam, bo nie ma po co. Berisy z nocy zjem. Ale z drugiej strony przecież mogę na po nocy wrócić. Marchewka. Zajrzę do bawołów. Pozbieram kubki. O, kubka, nasionka, miło. Patrzmy, co tu jeszcze jest. Tam są bawoły. O, kubki powinny być. Jedna, druga, kolejna. Będzie na kolejną farmę. Gdyby przydało się też przyjść po sierści. Kiedyś. Wszystko? Nie ma więcej? Kłada. Taki mały exploring jeszcze zrobię. Chyba nic nie ma tak naprawdę. Pająki tam. O, to są jeszcze? No, jednak to jest dobry motyw z tą z naciskaniem spacji, że postać po prostu podnosi to, co jest w okolicy, że na przykład w okolicach bawoł, żeby przypadkiem nie zaatakować, po prostu klikam sobie spację. Jestem głodny. Będzie potrawka z mięsa potwora. Nie ma nic już? Nie ma nic już. Dobra, wracamy. A, jeszcze tutaj jedna jest. Cena borówki będzie. Dajcie mi zapalniczkę. Ja wracam do bazy. Żeby się nie zgubić. Będzie kicha wtedy. Droga. Lecimy. Jest noc. Ja po nocach biegam. Z zapalniczką w ręce. Ale jestem głodny. Kurde. Muszę nadrobić jedzenie. Może być kiepsko z tym nadrobieniem jedzenia trochę. Dobrze idę. Koło pająków. Kurde. A poziomy drugie już było. Ale tych pająków tu jest. Kurczę, taka farma. Będziemy farmić. Będę w przyszłości farmić te pająki po prostu. Ten las tak cały zjarać. O kurde, by się działo. Tymi pająkami będę musiał się zainteresować, bo to źródło silku jest bardzo dobre. Chyba jedyne nawet. A silk mi się przyda, ale to już w następnym odcinku będę się z tym bawił. Teraz ja chciałbym wrócić jeszcze do domu, póki nie dednę z głodu. Głód. Już daleko nie ma. Akurat noc przyszła nawet, ale ja mam zapalniczkę. Tak, tędyk? Tędyk. Dobiegnę, podłożę szyszką. Szyszą podłożę. I zjem, ugotuję mięso potwora, albo nie wiem, zobaczę. Okej, prawie, prawie. Maszyna. Okej. A, akurat garnko było ustawione gotowanie kabunsów. Czyli popatrzmy, dwie marcheweczki, mięso potworka i to. I będą kolejne szeszłyczki. A ja myślę, popatrzmy, co trzeba na farmę. Trawy, której jednej mi brakuje, będę mógł zrobić. O, miło. Ale to już kiedy indziej, bo to już się zbliża koniec tego odcinka. Niestety. A to by było już wszystko, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Hej.